Cześć, witam Was już w czwartym odcinku naszej serii. Dzisiaj pomówimy co nieco o kompozycji. Ponieważ jest to dość obszerny temat, wyciągnę z niego tylko kwintesencję. Poprawna kompozycja jest podstawą dobrego rysunku, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu odpowiednią ilość czasu. Najlepiej i najskuteczniej jest praktykować ćwiczenie na podstawie rysunków czy malarstwa wielkich mistrzów z przeszłości. Ponieważ jest to dość praktyczny aspekt naszej pracy, od razu przejdę do rysunków. Patrzcie uważnie i rysujcie ze mną. Zaczniemy od pojęcia punktu fokalnego i jego rozłożenia na kartce, czy ogólnie w kadrze. To, co narysowałem, może kojarzyć Wam się z taką typową ramką w fotografii, która pojawia się w aparatach cyfrowych, czy na przykład w programach typu Photoshop. I jest to tak zwany właśnie podział na 9 pól kompozycyjnych zawierających 4 punkty fokalne, czyli 4 mocne punkty kompozycji. By osiągnąć dobrą kompozycję, zależy nam na tym, by przynajmniej jeden z tych punktów znalazł się w naszym kadrze. Jeden z tych punktów obieramy jako główny i na nim skupiamy całą naszą kompozycję, podporządkowując mu swój kadr oraz obdarzając największym wysiłkiem rysunkowym. Poza pojęciem punktów fokalnych, czyli punktów mocnych, punktów silnych kompozycyjnie, mamy także pojęcie ścieżki oka obserwatora. Tak zwana droga oka, czyli droga, którą podąża wzrok obserwatora, jest na rysunku bardzo istotna. Nie powinna to być droga zbyt prosta, która doprowadzi do tego, że nasz obserwator się znudzi, ale także nie powinna ona być zbyt przytłaczająca, czyli w naszej scenie nie powinno być za dużo elementów, które nie dadzą sposobności na oddech i krótką przerwę w odbiorze naszej pracy. Narysuję teraz taki schematyczny układ, by lepiej zobrazować pojęcie, jakim jest wędrówka spojrzenia naszego obserwatora. Droga oka w bardziej skomplikowanej scenie może przedstawiać się tak, ale możemy ją również zobrazować w nieco prostszym układzie. Narysuję stojącą sylwetkę człowieka. I otoczenie podporządkowane tej sylwetce. Obiekty, które są ciemniejsze i bardziej kontrastowe, będą zwracały na siebie większą uwagę. Również analogicznie większe obiekty mogą przyciągać więcej zainteresowania ze strony odbiorcy. Podsumowując, pamiętaj, aby Twoja kompozycja pozostawiała odrobinę oddechu
i przestrzeni dla obserwatora, tak by jego wzrok mógł przemieszczać się bez problemu po całej Twojej pracy. Kompozycja może również wywoływać emocje u naszego obserwatora i do tego służą nam konkretne zabiegi. Spójrz, narysowałem trzy hipotetyczne kartki i teraz za pomocą prostych brył geometrycznych postaram się stworzyć emocje, stworzyć charakter mojego rysunku. Będą to rysunki czysto abstrakcyjne. Poziomy układ najczęściej kojarzy się z równowagą i spokojem. Układ pionowy będzie oznaczał stabilność. Dążenie ku górze może też być powiązane z dynamizmem. Układy pionowe zazwyczaj pokazują siłę naszych obiektów. Układy koncentryczne, radialne będą odpowiadały kompozycjom bardziej dynamicznym, bardziej wrażeniowym, wywołującym chociażby szok albo jakieś silne impulsy emocjonalne. Przykładem mogą być różne rysunki z komiksów. Na pewno znacie wiele z nich, które operują tym sposobem wywoływania wrażeń na odbiorcy. Z układami pionowymi i bardziej dynamicznymi wiąże się ciekawe zagadnienie. Spójrz, narysuję takie same trzy prostokąty, ale raz skieruję je w prawą stronę, a raz w lewą. Te prostokąty, które będą miały swoją wyższą część od prawej strony, będą zdawały się dążyć ku górze, wznosić. A te prostokąty, które swoją wyższą część będą miały po lewej stronie, będą zdawały się opadać. Jest to podświadomy efekt, który wywołuje w nas dana linia lub dany kształt. Na pierwszym rysunku wydaje nam się, że kulka toczy się ku górze, a na drugim, że opada. A przecież narysowałem dosłownie te same elementy. Teraz przejdę do narysowania kilku typowych kompozycji, tak by łatwiej było Ci konstruować dobre i poprawne rysunki. Zacznę od kompozycji opartych na liniach. Może to być właśnie taka linia, która jest podporządkowana drodze obserwacji, tak zwanej drodze oka. Wszystkie ważne elementy naszej kompozycji będą znajdowały się na tej linii, podkreślając jej kształt. Może także zdarzyć nam się kompozycja radialna, czyli taka, w której wszystkie linie i wszystkie kierunki kompozycyjne zbiegają się w jednym punkcie, najczęściej punkcie fokalnym. Zauważ, że wszystkie moje kompozycje zazwyczaj będą dążyły
do nierównomiernego układu. Nie staram się stworzyć symetrii, lecz umiejscowić najciekawszy moment w moim rysunku, najciekawszy element na którąś ze stron, na przykład po lewej lub po prawej stronie. Mogą także zdarzyć nam się kompozycje oparte na figurach geometrycznych, na przykład trójkąta, owalu, może być kompozycja oparta na prostokątach, przy czym warto zachować proporcje. Przy czym warto zachować odpowiednie proporcje tych prostokątów. Tutaj sprawdza się taka zasada sylwetki człowieka, gdzie mamy tors, szyję i głowę. Czyli jeden element jest dominujący, większy, grubszy, jeden jest bardzo cienki i trzeci jest zwieńczeniem. Może także pojawić się kompozycja taka typowa, centralna. Jest ona jedną z najbardziej patetycznych, takich stanowczych kompozycji. Rzadko się z niej korzysta, chyba że chcecie wywołać taki efekt dominacji, wielkości. Na przykład może to być przydatna kompozycja, jeżeli chcemy narysować wieżowiec lub jakiś smukły kościół dominujący nad człowiekiem, górujący. Może być także kompozycja oparta na literze. Na przykład kompozycja typu S lub Y. Bardzo często wykorzystywana w pejzażach, w jakichś otwartych kompozycjach. Troszeczkę przypomina tą kompozycję liniową, przy czym ta oparta na krzywej linii może być zupełnie inna. Te krzywe linie sami dostrajamy, więc nie musi to być krzywa linia w kształcie litery S. Często spotykaną kompozycją jest również kompozycja wagi. Jest kilka jej typów. Pierwsza operuje na większym i mniejszym elemencie, przy czym ten większy zazwyczaj jest bliżej środka. Na zasadzie, na jakiej działa waga. Mniejszy element, by zrównoważyć większy, potrzebuje większego ramienia. Może też być odwrócona kompozycja wagi, kiedy większy element jest z tyłu. Czyli mniejszy element pojawia się na pierwszym planie.
Ale ta kompozycja pracuje na takich samych zasadach, jak kompozycja, którą narysowałem przed chwilą. Może być tak, że ostatecznie kompozycja wagi zrównoważona, gdzie elementy są do siebie podobne. Ostatnią kompozycją, którą Wam pokażę, ale która oczywiście nie jest ostatnią, jedyną, jest kompozycja oparta na spirali. Jest to jak gdyby połączenie tych wielu typów, które już wymieniłem. I opiera się na jednym silnym punkcie, do którego dążą podlegające mu kształty w taki sposób, by prowadzić wzrok obserwatora po spirali. Jeśli chodzi o rysowanie, to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że materiał, który Wam przekazałem, był zrozumiały i pomoże Wam w przyszłości. Dzięki za dzisiaj, to już wszystko. Zachęcam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji tego kanału. Miej na uwadze, że każdy kurs internetowy może okazać się niewystarczający, ponieważ nie będziesz miał osoby, która skoryguje Twoje błędy. Dlatego zapraszam Cię do naszej szkoły rysunku SILAT. Pamiętaj, że ten dobrze rysuje, kto wie, co rysuje.